Bardzo cieszę się z tego, że jestem z wami dzisiaj. Moja prezentacja ma na celu wyrazić wam podziękowanie i wdzięczność za wasze wsparcie pola misyjnego, szczególnie misji w Indiach, a także z wielką radością opowiem o wszystkich przeżyciach, cudach, o całej podróży. Wprawdzie emocje już opadły, bo wróciłem z Indii 17 lutego, ale ciągle jeszcze żyję wspomnieniami i tak żywo przed oczami mam wszystko to, co Pan Bóg dał mi przeżyć podczas tych 17 dni. Podróż do Indii, ta misyjna podróż do Indii, to nie jest podróż rekreacyjno-wypoczynkowa. 17 dni na polu misyjnym w Indiach z pastorem Abrahamem, który ma chyba jakiś duchowy motor zamontowany w sobie, to jest szkoła życia, szkoła przetrwania. 17 dni spania, może 2 do 4 godzin na dobę. A więc kiedy wróciłem po tych 17 dniach, moja żona jest tutaj świadkiem, ja jestem twardy i trzymam się, i ja nie uznaję popołudniowych drzemek. Uważam, że szkoda czasu i szkoda życia. A więc zazwyczaj, prawda, ciężko mnie, chociaż czasami żona mówi, odpocznij, połóż się trochę, już nie masz 35 lat, tylko trochę więcej. Ale po tym pobycie w Indiach, kiedy wróciłem, przez 4 dni, uwierzcie mi, o 2 musiałem się kłaść, wstawałem o 18 i szedłem spać o 20, wstawałem o 7 rano. Także przez 4 dni, dzień w dzień, tak bardzo wymęczyła fizycznie i też myślę mentalnie ta podróż. Myślę, że było to związane i ze zmianą strefy czasu, i ze zmianą klimatu, a także z ogromną intensywnością usługiwania i podróżowania. Myśmy praktycznie podróżowali nocami, aby podczas dnia usługiwać i głosić Ewangelię i być w różnych miejscach. Pokonaliśmy ogromne obszary, przemierzyliśmy ogromne obszary Indii. Pokażę wam za moment mapę i te wszystkie miejsca. Ale nim przejdę do prezentacji i tej całej opowieści, chciałbym podzielić się z wami krótko Bożym Słowem. Chciałbym przeczytać 4 fragmenty Bożego Słowa. Pierwszy fragment to psalm 2, wiersze od 7 do 8. Te teksty, które przygotowałem, są związane z misją i z wyraźnym wskazaniem przez Boże Słowo wysłania i powołania nas do głoszenia Ewangelii aż po krańce świata. Tak odbieram także swoje powołanie i kiedy będę opowiadał wam i pokazywał miejsca, to byłem podczas tej podróży na krańcach świata, a może bardzo blisko dachu świata, bo w górach Nepalu, a więc miejsca egzotyczne, niewyobrażalne, które miałem okazję także zobaczyć i opowiem wam, co wspólnie razem tam przeżyliśmy. Ten psalm 2 brzmi tak. Ogłoszę zarządzenie Pana. Rzekł do mnie, synem moim jesteś, dziś się zrodziłem, proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce świata w posiadanie. Oczywiście to słowo dotyczy Pana Jezusa, Bożego Syna, który przyszedł na świat, aby zbawić całą ludzkość, ale odnosi się także do Kościoła, do naszej misji, bo to my jesteśmy Jego ciałem i Pan przez nas i razem z nami dociera na te krańce świata, aby Ewangelia była zwiastowana. W księdze proroka Izajasza w 2 miejscu czytamy
drugi rozdział, drugi werset. I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana stać będzie mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody. Wszystkie narody. A więc Pan jest zainteresowany całą ziemią i wszystkimi narodami. W Dziejach Apostolskich czytamy w pierwszym rozdziale, wierszu 8: Wy otrzymacie moc Ducha Świętego, gdy stąpi na was. Nie po to, abyśmy mieli dobry czas i dobre samopoczucie, ale Duch Święty wstępuje na nas, wypełnia nas mocą, abyśmy byli świadkami Jezusa, abyśmy byli świadectwem Jezusa, abyśmy nieśli przesłanie Ewangelii ludziom na całym obliczu ziemi. Będziecie moimi świadkami w Jerozolimie. Odbierając to personalnie, mówię, być mam świadkiem Jezusa w Jastrzębiu Zdroju, gdzie mieszkam, w całej Judei i w Samarii, czyli w Polsce i Europie, i aż po krańce ziemi. A Indie są takim miejscem, że jesteśmy gdzieś na krańcach, daleko, w zupełnie innej kulturze, w zupełnie innym klimacie, pośród zupełnie innych religii. I ostatni fragment z listu do Rzymian, 15 rozdział, 18-19 werset. Jeżeli bowiem ośmielam się coś mówić, to mówię jedynie o tym, czego dokonał przeze mnie Chrystus, ażeby i pogan sprowadzić do uległości względem Boga. Dokonał on tego za pomocą słów i czynów, mocą szczególnych znaków i cudów, za sprawą Ducha Świętego, tak właśnie od Jastrzębia poprzez jej okolice dotarłem z dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie aż do Indii. To parafraza związana z tematem przekazu. Chciałbym przekazać wam serdeczne pozdrowienia od pastora Abrahama. Chciałbym przekazać wam serdeczne i gorące podziękowania od pastora Abrahama, a także od całego kościoła w Indiach, dlatego że w tym roku miałem niesamowity zaszczyt uczestniczyć w synodzie kościoła New India Church of God, czyli nowoindyjskiego kościoła Bożego, w synodzie pastorów, ale nie pastorów zborów, bo nie są w stanie zorganizować synodu czy takiej konferencji kościoła, gdzie budują całą strukturę i omawiają wizje i plany, bo tych pastorów jest 4,5 tysiąca. A więc nie są w stanie zorganizować takiej roboczej, trzydniowej konferencji synodalnej, jaką my mamy także w Warszawie, z wszystkimi pastorami. Oni organizują to tylko z pastorami okręgowymi, czyli prezbiterami okręgów. I na tej konferencji było 200 okręgowych. Tak dla porównania, my mamy 7 w Polsce. A więc 200 prezbiterów okręgowych, którzy mają pod sobą, niektórzy z nich mają ponad 350 pastorów. Czyli opiekują się, jak stanie Orisa, opiekują się ci prezbiterzy okręgowi no wielką liczbą, ogromną liczbą pastorów. I oni osobiście wyrażali mi podziękowania na tym synodzie. Byłem tam głównym mówcą, miałem tam kazania każdego dnia, a podczas sesji organizacyjnych omawiali wizję kościoła, dzielili się tym, co dzieje się na całym obszarze Indii. Dziś opowiem wam, jakie relacje składali prezbiterzy okręgowi z pola misyjnego, ze swoich okręgów, prowincji i rejonów, jakie rzeczy Bóg czyni w Indiach. To gdy teraz już o tym mówię, to mam gęsią skórę na całym ciele. A więc wierzę, że to, co powiem dzisiaj, będzie dla was inspirujące. A także powiem tak, dla mnie jest to ogromne wyzwanie i też wiele razy w modlitwie pytam Pana, dlaczego tam to się dzieje,
A tak mało dzieje się tego tu. A tak mało, gdy się my modlimy, wołamy do Pana i modlimy się tak samo jak oni, nie ma takich manifestacji jak tam. Bo tam są ogromne manifestacje nadprzyrodzone. Ogromne manifestacje nadprzyrodzone, które dzieją się na oczach setek tysięcy ludzi. I opowiem wam o tym, bo to było bardzo motywujące i inspirujące. Moją podróż rozpocząłem 2 lutego. Oczywiście doleciałem z Katowic do Frankfurtu i z Frankfurtu do Mumbai. Ta podróż trwa około 12 godzin razem z wyjazdem z domu i przelotem do Frankfurtu i z Frankfurtu do Mumbai. Tym razem pastor Abraham zaplanował wyjazd do Mumbai. Zazwyczaj latałem do New Delhi, do stolicy, bo tam rozpoczęła się moja podróż misyjna. Cały samolot wylądował w Mumbai o 2 rano, a więc miałem zarwaną 2 noc, bo pierwszą wylatywałem o 3 rano, czyli o 2 musiałem się zrywać na lotnisko do Katowic i o 5 rano już była odprawa, musiałem lecieć do Frankfurtu. I następnego dnia o 2 nad ranem wylądowałem w Mumbai i czekał na mnie pastor Abraham. I kiedy wyszedłem z terminala do holu oczekujących, zobaczyłem, że czeka na mnie z taką wielką kawą i z 3 pastorami. A więc od razu wiedziałem, że coś się ma na rzeczy, że ja nie pójdę spać. A więc kiedy przywitał mnie z uśmiechem od ucha do ucha i z tymi swoimi białymi zębami, mówi pastorze: Leszku, welcome in India. A ja mówię: i co dalej? Jedziemy zaraz do Łapi. 4,5 godziny jazdy samochodem. Po 2 nieprzespanych nocach, jeszcze się misja nie zaczęła, a już się zaczęło. A więc jedziemy, bo od rana usługujemy, szkoda czasu. Od rana usługujemy. I po tym wielogodzinnym locie, gdy wylądowałem w Mumbai, rozpoczęła się moja podróż, a więc wylądowałem w tym miejscu, to jest stan Maharashtra. Tam jest właśnie Mumbai, stolicą tego stanu. Potężne miasto, ponad 20 milionów mieszkańców. Jeszcze trochę się urodzi i będzie tylu ich, ilu jest w Polsce mieszkańców. W jednym mieście, a więc w mieście Mumbai. I odwiedziłem później stan Gujarat, oczywiście do tych wszystkich miejsc was zabiorę, stan West Bengal, tutaj te miejsca, w tym miejscu to są góry Nepalu, a więc tam mieliśmy niesamowite ewangelizacje i nabożeństwa. Później przenieśliśmy się do stanu Madhya Pradesh, tam miałem kolejne usługi i zakończyłem w stanie Delhi, a szczególnie w New Delhi, w stolicy, gdzie odbyło się ostatnie moje nabożeństwo. A więc tym razem tak wyglądała moja podróż. Odwiedziłem 5 stanów. To są ogromne przestrzenie, obszary. Dlatego, żeby przelecieć stąd dotąd, trzeba 5,5 godziny lotu samolotem przez Indię. A więc leci się 8 godzin do Frankfurtu, a więc niewiele mniej. Potężny kraj, 1,3 mld mieszkańców i po całym tym kraju pastor Abraham ma rozsianych 4300 zborów. Przypomnę, 20 szkół biblijnych, 17 sierocińców. Uczestniczyłem przy otwarciu 17 sierocińca. Właśnie tutaj w tym miejscu, gdzie będziemy na konferencji pastorów, obok otwieraliśmy sierociniec, a więc pokażę wam zdjęcia. Kolejny sierociniec, mają 60 szkół krawiectwa dla kobiet, 6 szkół podstawowych, nauczania podstawowego, a także 1 szkołę średnią z maturą o profilu elektryczno-technicznym. Właśnie także w tym miejscu, gdzie odbywała się konferencja w Gwalior, to jest takie duże miasto, do którego też was zabiorę w mojej prezentacji. A więc rozpoczynamy od Mumbai i
Dojechaliśmy do Łapi i Sylwasa. To są te dwie miejscowości. Tutaj 4,5 godziny jazdy samochodem. I tam odbyło się pierwsze nabożeństwo. A więc tutaj jest baner reklamowy. Odbyło się nabożeństwo ewangelizacyjne w szkole. A więc, aby ukryć moje dane, tak mnie nazwali. A więc, żeby ukryć nazwisko obcokrajowca, bo ja usługuję w Indiach na wizie turystycznej. Nie wolno wyjeżdżać na misję do Indii. Musicie o tym pamiętać. Nikt nie może jechać oficjalnie na misję, bo nigdy nie dostanie wizy. Wszyscy, którzy jadą do Indii, jadą na wizach turystycznych i nie ma mowy o wzmiankach misyjnych. Dlatego, że od razu ambasada odmówi wizy. A więc trzeba tutaj mądrości i kiedy wpisuję moje dane, no to wpisuję nauczyciel, który pracuje w kościele zielonoświątkowym w Polsce. I nie wiem, na ile się tam umieją w tym rozróżnić i doczytać, ale wizę zawsze mi dadzą. A więc w pewnym sensie nie kłamię, jestem też i nauczycielem, bo nauczam Bożego Słowa. A więc gdzieś tam się mieszczę w tym zakresie. I tutaj odbyło się pierwsze nabożeństwo. Tu jest grupa uwielbiająca i pastorzy, a więc tłumacze, pastorzy prowadzący, którzy prowadzili to nabożeństwo, pastor Abraham. I odbyła się pierwsza ewangelizacja. Tutaj jest mój tłumacz, a więc praktycznie po nieprzespanej nocy odwiedziliśmy kilka miejsc do południa i po południu już byliśmy w szkole na ewangelizacji. I od razu Pan Bóg w niesamowity sposób działał. Kilkanaście osób oddało życie Jezusowi Chrystusowi. Tutaj jest niewielki zbór. To jest bardzo ciężki rejon, bardzo trudny rejon do głoszenia Ewangelii, ale Pan błogosławi ich, mają też szkołę biblijną, gdzie kształcą się studenci na pastorów. I tutaj są pierwsze osoby, które wyszły, aby oddać życie Jezusowi. To są Hindusi, którzy byli zaproszeni na tę ewangelizację w szkole. Mieliśmy okazję się o nich modlić. Przyjęli Pana Jezusa. To jest niesamowita sprawa w Indiach, dlatego że ci ludzie zmieniają zupełnie opcję religijną. Oni przechodzą z hinduizmu na chrześcijaństwo. To jest ogromny przeskok. To jest przeskok i mentalny, i duchowy, i kulturowy. Ale Pan Bóg działa, zbawia ich, daje nowe życie, a więc tutaj modlimy się o nowe osoby, o chorych. W każdym miejscu Pan w niesamowity sposób dotykał się ludzi, wyzwalał, zbawiał, także byliśmy Bogu za to bardzo wdzięczni. Pojechaliśmy do Sylwasa, aby obejrzeć nowo wybudowany sierociniec. Ten sierociniec został wybudowany przez sponsorów ze Stanów Zjednoczonych. Jeden z pastorów był na tym nabożeństwie w szkole i zabrał nas, żeby pokazać. I tutaj przeżyłem bardzo ciekawą rzecz. To jest ten dom dziecka. I tu budują takie mury obronne wokół. Bardzo mnie to zaintrygowało i zapytałem, czemu budujecie takie wysokie mury? I wtedy dopiero mi wyjaśnili, że ten rejon Sylwasa, tutaj w ogóle ta prowincja, to jest prowincja jadowitych węży. A więc tutaj najbardziej jadowite, najbardziej złośliwe węże, żmije żyją w tym rejonie, w tej prowincji. Wręcz jest nazwana prowincją węży i tu jest najwięcej czcicieli węży. A więc kobra jest tutaj bóstwem. I to było bardzo ciekawe, co mi opowiedzieli. Tutaj budują te mury, aby się zabezpieczyć. A tu są posesje obok tej szkoły. To jest domek jednej rodziny hinduskiej, wyznawców bóstwa kobry. I pewnego dnia, wyobraźcie sobie, kobra weszła do ich domu. I pełznęła na stół, jak to kobra stoi na stole. A więc kiedy cała rodzina to zobaczyła, od razu się wyprowadzili i 3 dni mieszkali na zewnątrz. A kobra mieszkała w ich kuchni na stole. I oni czuli się niesamowicie zaszczyceni, że Bóg nawiedził ich dom. Byli gotowi 3 dni i 3 noce koczować, mieszkać na zewnątrz,
bo Bóg jest w domu. I to było dla nich niesamowitym wyróżnieniem. Opowiadali mi tą historię, kiedy tam byłem. Po pobycie w Sylwasa udaliśmy się do dwóch miejscowości. To wszystko dzieje się w pierwszych trzech dniach mojego pobytu. A więc znów podróżujemy nocą do Songkhar i do Wiara. To są dwie miejscowości, które odwiedziłem. I pierwszą była właśnie miejscowość Wiara. I to jest bardzo ciekawa miejscowość. Dlatego, że zdobyłem ich serca. Bo na początku mojego kazania powiedziałem, że ich nazwa miejscowości w polskiej Biblii jest prawie na każdej kartce. Bo kiedy czytamy polską Biblię, to czytamy Wiara i z wiary i przez wiarę. A ta miejscowość nazywała się Wiara. A więc od razu się wszyscy rozluźnili. Ewangelizacja była nocą, dlatego że jest to prowincja i ludzie pracują na roli, a więc te zdjęcie, ujęcie nocne, podium, na którym była wybudowana scena na tą ewangelizację pod palmami. I ona trwała do 23:30, do 24:00, od godziny 19:00. A więc tam śpiewają i wielbią Boga dwie godziny albo więcej. Później trzeba głosić i później modlitwa. I tam jest taki zwyczaj, że gość się modli o wszystkich. I to jest najbardziej wyczerpujące energię i siły, bo pastorzy, czasami na scenie jest ich 20, pastor Abraham, główny dyrygent, szef kościoła, wszędzie jeździł ze mną, ale tylko się modli ewangelista, zaproszony gość. A więc czasami po kilku dniach tak sobie myślałem, oby jak najmniej wyszło. Ale to nie działa. Tam bardzo dużo ludzi wychodzi do przodu i po prostu trzeba się modlić. I tutaj jest, zdjęcia nie są ładne, bo była noc, było bardzo ciemno, ale kilka ujęć uczestników tej ewangelizacji. Było bardzo dużo ludzi. Tutaj jest scena, bo w ogóle oświetlenie było bardzo, bardzo marne i w takich miejscach no, naprawdę nie wiesz, co może się wydarzyć w ciemnościach, ale czuliśmy się bezpiecznie, dlatego że wszędzie, gdzie miałem możliwość być, uczestniczyło w tych spotkaniach bardzo dużo pastorów, liderów, którzy towarzyszą ewangelizacją. To jest w ich mentalności, dlatego że oni od razu zajmują się tymi nowymi ludźmi. Oni od razu zapraszają ich do swoich lokalnych zborów i od razu pomagają im odnajdywać się w chrześcijaństwie, bo to są ludzie przechodzący z hinduizmu właśnie na chrześcijaństwo. Zobaczcie ten tłum nocą. Było bardzo wiele ludzi. Ja nie wiem, trudno mi powiedzieć, może z 1000, może 800. Trudno było policzyć. Ciemno, oni ciemni. Tylko te piękne, kolorowe ich szaty mówiły o tym, że są tam ludzie, są tam Hindusi. A tu jesteśmy już w miejscowości Songat. To jest na drugi dzień. Tam usługiwaliśmy do godziny 12, niż wróciliśmy, była druga nad ranem. I tu jesteśmy rano o 9 już na nabożeństwie. I to jest piątek już od mojego przylotu. A więc jest to nabożeństwo rano w piątek. A więc tam nie ma znaczenia, czy ewangelizacja jest w środę o 10 rano, czy w piątek o 19. Zawsze są ludzie. Zawsze przychodzą ludzie. Zresztą tych ludzi jest mnóstwo wszędzie. I tutaj jest podium przygotowany specjalnie na ten jeden dzień usługiwania, bo tutaj usługiwaliśmy jeden dzień i było poranne nabożeństwo. I tutaj mamy pierwszych ludzi, którzy przyszli rano słuchać Bożego Słowa. A więc wielu z nich to rolnicy, którzy żyją z uprawy ziemi. Zostawili pracę w ten piątkowy poranek i przyszli tutaj pod namiot, aby słuchać Ewangelii. Tutaj już jest modlitwa z wezwaniem. Także wiele osób przyszło i oddało życie Panu Jezusowi Chrystusowi. I tutaj pastor Abraham wpadł na genialny pomysł. Mówi, jeśli ci ludzie już nie poszli pracować, jeśli przyszli tutaj, to chcę pastorze, abyś, pastorze Leszku, abyś pobłogosławił wszystkich ludzi. A więc modliłem się, około 200 osób tam było na tym nabożeństwie, o każdego. I przechodząc przez ten cały namiot od sceny
aż do końca między rzędami modliłem się o wszystkich mężczyzn, o wszystkie kobiety, o wszystkich ludzi, którzy przyszli na tę ewangelizację. Tutaj już jestem gdzieś w tłumie, przechodząc i wracam na scenę, a pastor Abraham mówi, a teraz o wszystkich pastorów się módl. A więc tam ich było może z 20 na scenie i o każdego miałem okazję się pomodlić. A po nabożeństwie, to jest gdzieś już godzina 13 po południu, może później, przygotowywany jest posiłek, bo zawsze wszyscy uczestnicy ewangelizacji są karmieni, są jakby, no, podawany jest lunch, podawany jest indyjski posiłek, dlatego że oni od rana już tutaj byli, niektórzy szli 10-15 kilometrów, żeby przyjść na to nabożeństwo, a więc od razu im serwują posiłek, tak to wygląda, bardzo egzotycznie. Miałem okazję też popróbować tych wszystkich polowych kuchni, które nie mają żadnych jakichś BHP-owskich norm, także higieny. Po prostu, no, trzeba po prostu to zaakceptować i w głowie się przestawić, że Pan Bóg chroni, choćbyście coś trującego zjedli i wypili, nie zaszkodzi wam. I powiem wam, bracia i siostry, że 6 podróży odbyłem do Indii. I za każdym razem, w wielu miejscach, nie wiem co jadłem, pokażę wam miejsca, z których ja jadłem. Jeśli ktoś mówi, że z jednego pieca jadł, to ja wam pokażę piece, z jakich ja jadłem. Także naprawdę Pan Bóg chronił, nigdy nie miałem żadnych infekcji, żadnych dolegliwości, żadnej choroby jakiejś przewlekłej, zakaźnej, która by mnie dopadła. W tym roku poleciałem bez żadnych szczepień i bez żadnych zabezpieczeń medycznych. Poprzednie lata brałem na malarię tabletki, ale one bardzo mocno wyniszczają organizm, a więc zrezygnowałem z tych medykamentów. Ufam Panu i wierzę, że Bóg się troszczy. Tu jest ich zbór, to jest ich kaplica, to jest ten kościół, który właśnie tę ewangelizację w tej miejscowości Songat zorganizował. A więc tam spędziliśmy piątek i później następna podróż do New Delhi. Rozpakowaliśmy walizki i z New Delhi udaliśmy się w daleką podróż do West Bengal. To jest rejon, w którym stolicą jest Kalkuta. Natomiast my pojechaliśmy na samą północ do gór Nepalu. Ta miejscowość nazywa się Aurangabad. To jest stan północny Maharashtra. I tam, przepraszam, widzicie, już przesadziłem z tymi górami Nepalu. To jeszcze nie jest w tym miejscu. To jest ciągle na północy Maharashtra. I tutaj rozpoczęliśmy 3-dniową taką ewangelizację i usługę w zborze w tej stolicy, w Aurangabad, w tej miejscowości. I byłem tam po raz pierwszy. To jest bardzo ciekawe miejsce. Bo to jest w ogóle jedne z najbardziej znanych w Indiach historycznych miejscowości ze względu na taką miejscowość, która nazywa się Ellora. A więc zabrano mnie rano, w pierwszym dniu, aby pokazać mi, to jest coś niesamowitego, bo to jest Ellora, to jest taka hinduska Częstochowa. A więc co to jest Ellora? W Ellora jest 29 wykutych w skałach świątyń poświęconych bogom buddyjskim i hinduskim. Wszystko to, co teraz zobaczycie, było wykuwane dłutem i młotkiem ręcznie. Największa grota może pomieścić 10 tysięcy osób. Wszystkie ściany w grotach to są bóstwa indyjskie i buddyjskie. Niesamowite miejsce. Miejsce turystyczne. Tutaj na tych ścianach są, bo to jest akurat grota buddyjska, buddystów, a więc tutaj są wszystkie bóstwa czczone przez buddystów tego typu. Wykute ręcznie w kamieniu.
To wszystko jest ręcznie robione. Jedna ze świątyń poświęcona dla Boga Shiva, to jest już indyjska świątynia, grota numer 16, przeczytałem w informatorze, że wykuwało ją 7 tysięcy osób. 7 tysięcy osób. Przerzucono ręcznie 20 tysięcy ton odpadów. Wyobraźcie sobie, kamienia, ręcznie. Ma 50 metrów długości, 33 metry szerokości i 29 metrów wysokości. To wszystko jest wykute w kamieniu, w skałach, w górach skalistych. I można zwiedzać te wszystkie groty, 29 grot, obchodząc tę górę w koło. Myśmy tylko odwiedzili 3 czy 4, dlatego że nie było czasu. Ale niesamowite miejsce. Historia Indii, religia, fanatyzm tych ludzi, poświęcenie swoim bóstwom. Wyobraźcie sobie, 7 tysięcy ludzi kuje w tym kamieniu dłutem wizerunek swojego Boga. Przez miesiące, przez lata, od rana do wieczora. To są wszystko hinduskie bóstwa. A tutaj obok był taki fort, czyli taka twierdza. Nazywa się ta miejscowość Daultabad. I powiedzieli mi, że to jest indyjska Masada. Jeśli czytaliście o Izraelu, czy byliście w Izraelu, to zazwyczaj wycieczki jadą do Masady. I z historii znamy, że na tym wzgórzu Masady bronili się Żydzi przed najeźdźcą rzymskim i nie była ta twierdza do zdobycia, aż później padła, bo użyto podstępu. Tu było to samo. Kiedyś to była stolica Indii i tutaj król wybudował swój pałac na górze i ta twierdza była nie do zdobycia. Ale pewnego dnia najeźdźcy muzułmańscy zdobyli tą twierdzę. Tak samo jak Rzymianie zdobyli Mamasadę. Też podstępem. To jest bardzo ciekawe. I dziś tam jest muzeum, ale też nie byliśmy wewnątrz. Tu są mury obronne wokół tej twierdzy. I na przykład tutaj jest taki typowy, to już jest takiej dobrej klasy hotelik, w których się zatrzymywaliśmy. A ten to jest taki super, choć w środku nikogo z was bym tam nie chciał zabrać, ale taki dobrze wyglądający z zewnątrz, gdzie czasami zatrzymywaliśmy się, aby się przespać. I jesteśmy w tym mieście, jest pierwsza ewangelizacja. I tutaj doznałem pierwszego szoku, wielkiego szoku, dlatego że stoimy rano na placu, tutaj jest plac, za chwilkę przejdziemy do innych zdjęć, przed hinduską świątynią. A więc to jest świątynia wyznawców hinduizmu, jednego z bóstw hinduskich. Oni się jakby prezentują swastyką. A więc nie wiem, czy wiecie, że nie wiem, czy jest jakieś zdjęcie. Tu były znaki na tej wieżyczce. A więc Hitler z tego odłamu hinduizmu wziął swastykę. A więc ona pochodzi od wyznawców tej religii, od hinduizmu. I ci hinduiści, ci wyznawcy hinduizmu wszędzie prezentują się właśnie swastyką. Na samochodach ją mają, na budynkach, na świątyni, wewnątrz świątyni. I tutaj naprzeciwko tej świątyni to są bardzo agresywni przeciwko chrześcijaństwu hinduści. Przed tą świątynią zorganizowali otwartą ewangelizację. I to akurat jak ja przyjechałem. Powiem wam, że pierwszy raz obleciał mnie strach. Tutaj jest ekipa pastorów, która to organizowała. A więc pastor Abraham, który ze mną przyjechał. A tu jest pastor George ze swoją żoną. Oni służą w tym miejscu. Oni prowadzą zbór. I oni zorganizowali tą ewangelizację. Budują, tutaj jest budowana scena, taki małe podium, na którym wieczorem będzie odbywała się ewangelizacja. A tu już jesteśmy wieczorem, tu już jest nabożeństwo. I powiem wam, jeszcze widać moje przerażenie w oczach. Bo kiedy przyjechaliśmy na to miejsce jest oddzielone murem od najbardziej ruchliwej ulicy w tym mieście, a więc jest tam ulica handlowa, czyli pełno straganów,
i tysiące ludzi. I kiedy oni zaczęli tu grać, to ci wszyscy ludzie z tej ulicy przez ten mur zaglądali. Co tutaj się będzie działo? I powiem wam, że miałem obawy. Nigdy nie wiadomo, co ci ludzie zrobią. To była otwarta przestrzeń, żadnej ochrony. Ja nie powinienem głosić. Hinduiści przeciwko chrześcijaństwu. I rozpoczęła się ewangelizacja. Tłumaczyła mnie żona pastora. I powiem wam, że byłem w szoku otwartością ludzi. Służby porządkowe z tej ulicy zapraszali ludzi. A więc nie trwało to długo, kiedy na tym placu było około 400 osób. Wszystko wyznawcy hinduizmu. Wszyscy ludzie, którzy nigdy nie zetknęli się z Ewangelią, z Chrystusem. I miałem okazję im głosić. Miałem okazję usługiwać z pastorem Abrahamem. On miał pierwsze słowo, kazanie, może z 20 minut, pół godziny. Głosiliśmy Chrystusa, a później ja głosiłem o uzdrowieniu. I powiem wam, że jestem wzruszony. Dziesiątki ludzi wyszło, aby oddać życie Jezusowi. To wszystko są nowi ludzie, którzy wyszli, aby przyjąć Jezusa Chrystusa. To są kobiety hinduskie, które jeszcze wczoraj czciły hinduizm. Chodziły do swojej świątyni po drugiej stronie. A tu świadomie wychodzą, aby oddać swoje życie Jezusowi. I to samo, co każdego wieczoru. Wiele modlitw, wiele usług. Ten zbór, który tutaj w tym mieście działa, nie jest dużym zborem. To jest ich, wynajmują taką salę, ich nabożeństwo niedzielę rano, gdzie miałem okazję usługiwać z pastorami. I ten zbór ma tyle ludzi. Ale po tej ewangelizacji tu już były nowe osoby. Wierzą, że ten zbór się będzie rozwijał i się będzie powiększał. Miałem okazję tutaj usługiwać, miałem okazję głosić. A to jest trasa, którą przebywaliśmy w tym rejonie i egzotyczne owoce indyjskie. Trudno mi wszystkie nazwać. Te na przykład to jest odmiana granatów, taka nietypowa odmiana granatów indyjskich. Wszystko świeże, prosto z plantacji. Mieliśmy okazję trochę popróbować. Kupiliśmy trochę na drogę. I tak zakończyła się moja podróż w tym mieście. I teraz wróciliśmy do New Delhi i udaliśmy się do West Bengal. A więc tutaj selfie w samolocie. Lecimy do West Bengal, aby usługiwać w kolejnym miejscu. I tam z lotniska udaliśmy się właśnie do miejscowości Siliguri i Bagdogra, czyli do tej miejscowości tutaj między Bhutan i Nepalem, a więc tam w górach odbyły się ewangelizacje. I tutaj jest pierwsze nabożeństwo. I to jest bardzo ciekawe, bo musieliśmy wdrapać się, wjechać samochodem wysoko w góry. Spóźniliśmy się na nabożeństwo 2 godziny, bo zgubiliśmy się w tych górach Nepalu. Ciemno, żadnej lampy. Kręte drogi nad przepaściami. Prowadził samochód wyznawca buddyjski, taksówkarz. Nawiązałem z nim trochę relacje, bo kiedy wsiadłem do taksówki, a ja chłop wielki, więc mnie posadzili z przodu, a pastorzy wszyscy z tyłu, to był 7-osobowy taki van. Jechaliśmy w te góry i kiedy usiadłem obok niego, on bardzo słabo mówił po angielsku, ale coś tam kumał, zobaczyłem, że w samochodzie ma rozwieszoną flagę, baner klubu piłkarskiego Barcelona. Już miałem haka do rozmowy. Trzeba jakoś zacząć. Pan Jezus zaczął od wody, nie? Z Samarytanką. A ja od Barcelony, bo też lubię popatrzeć, jak oni pięknie grają. A więc on mówi, że jest fanem i mówię, no to mówię, tam w górach Nepalu fan Barcelony, wiecie? W szoku byłem. Jakiś młody człowiek, który jest taksówkarzem. I ciężko było tam dojechać. Kiedy już dojechaliśmy w te góry, wreszcie znaleźli tą drogę, aby dotrzeć do zboru. Kiedy już byliśmy, no może 2-3 kilometry przed tym zborem, okazało się, że ktoś rzucił rurę z wodą, bo tam są plantacje herbaty. Potężne plantacje herbaty i nawadniali te plantacje. Potężną rurę stalową z wodą
na drogę i samochód nie mógł przejechać. A więc staliśmy przed tą rurą, siedząc w samochodzie, co robimy dalej? A więc dzwonią tam gdzieś przez komórkę, szukają kogoś, przyjechał wreszcie jakiś brat młody na motocyklu i nas drogami, lasem przeprowadził, abyśmy mogli dojechać do tego miejsca. Ludzie czekali w zborze już ponad 2 godziny na nas. I nikt nie poszedł do domu. Wszyscy czekali. Mieliśmy być tam na godzinę 19, a dojechaliśmy po 21. I nabożeństwo się skończyło o 12. Myśmy samochodem wracając ze światłami mieli problem trafić. I ja się dziwiłem, jak oni wrócili wszyscy. Przez ten burz, przez te lasy, przez te dróżki. I tutaj jesteśmy witani bardzo uroczyście. To jest taki zwyczaj nepalski. Oni wręczają taki ozdobny szalik jako przywitanie gościa. Młode takie siostry były wyznaczone do tego, aby przywitać. Mają taką nepalską urodę, tu możecie to zobaczyć. Przepiękny zbór, niesamowicie żywy, dynamiczny, pełen energii. Oni już 2 godziny śpiewali, a później myśmy przyjechali, znowu śpiewali. I znowu się modlili. I znowu byli pełni radości. To jest ich budynek, ich kaplica, przepełniona ludźmi. Także miałem okazję usługiwać, modliliśmy się o wiele osób, usługiwaliśmy tym ludziom w potrzebach, wspaniały czas. I to jest ten rejon właśnie, to jest ich duchowy przywódca, bo to są góry Nepalu, a więc są tam wyznawcy buddyzmu. I tutaj jesteśmy akurat w miejscu, jest godzina 1 w nocy, po północy i oczywiście wszyscy jesteśmy głodni. Po północy, no bo dla nas to jest normalny dzień. My będziemy spali gdzieś koło 4, żeby wstać o 6, by jechać dalej. A więc o 1 w nocy trzeba coś zjeść. I tu jesteśmy w takim barze w tych górach, nepalski bar. I tutaj nam zaserwowano jedzenie. Podali mi kurczaka po nepalsku w sosie chili. I kiedy jadłem tego kurczaka, nie mogłem wyjść z podziwu. Pomyślałem sobie, ja nigdy w życiu czegoś dobrego, tak dobrego nie jadłem. I poprosiłem tego chłopca, który roznosił, bo trudno go nazwać kelnerem, bo jakbyście go zobaczyli, jak on wygląda, to byście nie pomyśleli, że to kelner. Ja bym powiedział, że to chłopak od sprzątania klozetów. Bo taki umorusany, taki brudny. Bo to był taki bar. I powiedziałem mu, słuchaj, powiedz kucharzowi, że ugotował niesamowite danie. Mówi, jeszcze czegoś takiego nie jadłem, tego kurczaka po nepalsku w sosie chili. A on poleciał do szefa i przyprowadził szefa i mówi, ten wielki biały człowiek mówi, że mu smakowało. No to szef mówi, to chodź, cię zaprowadzę do kuchni, pokażę ci. I to był mój największy błąd. Bo to jest ta kuchnia. A więc tutaj mamy Nepalczyków, którzy w nocy gotują w niesamowitych, no strasznych warunkach. A więc to są piece. Oni wypiekają tak zwany naan. To jest taki chleb indyjski, nepalski, przesmaczny. Zjadłem chyba ze 5 takich placków. I oni mają specyficzną metodę wypiekania. Oni go wypiekają nad żarem w środku, przyklejając do ściany. To jest specjalny proces wypiekania tego chleba. On ma niesamowity smak. Musielibyście spróbować. A tutaj kucharze zadowoleni, Nepalczycy, buddyści, którzy przygotowują ciasto na ten chleb. Jest 1 nad ranem, oni tam cały czas żyją. Tam nikt nie śpi. Po prostu tam życie trwa 24 godziny na dobę. Tutaj jest ten szef właśnie tego baru. Tu są wszystkie naczynia. Popatrzcie, to są piece. Kiedy umieściłem to na Facebooku, to ktoś zapytał, czy to odlewnia. Odlewnia żeliwa. Nie, to jest kuchnia. Tu jest właśnie moje jedzenie. Na tym półmisku. A myśmy tak, z takim apetytem to wszystko jedli i o dokładkę prosili. Powiedziałem Abrahamowi, gdybym ja to widział przed, to miałbym wielki problem. Abraham mówi, to właśnie na tym polega, że to trzeba zobaczyć po. Bo nie ma lepszego jedzenia jak w takich barach.
Mówi, tu jest wszystko świeże, na gorącym gotowane, nic ci nie będzie. Pan z tobą. I rzeczywiście, nic mi nie było. Tu są te naczynia, to są te dania, które te wszystkie przyprawy nepalsko-indyjskie, którymi oni się lubują. A więc tam właśnie spożyliśmy posiłek, ale na drugi dzień byliśmy już w drodze na plantację herbaty. To są plantacje herbaty. Tak wygląda herbata, którą pijemy. A więc oni wcześnie rano ścinają tą herbatę. Musi być wcześnie, kiedy jest jeszcze wilgotno. Ścinają te łodygi i przyjeżdżają ekipy, które zabierają te liście do suszenia i później mielą i po prostu przekazują dystrybutorom do sprzedaży, do pakowania. No mój zbór miał taki przywilej, że przywiozłem cały poczęstunek dla całego zboru indyjski. A więc po moim powrocie w naszej kawiarni serwowaliśmy indyjską herbatę, indyjskie słodycze, indyjskie orzeszki i przysmaki, a więc mogli trochę popróbować, bo trochę tej herbaty przywiozłem. A więc to są plantacje herbaty. Jesteśmy w drodze do kolejnego zboru. I tutaj jest niesamowita historia z tym zborem, bo ja kiedyś już tam byłem 4 lata temu i tego budynku w ogóle nie było. Tutaj jesteśmy na nabożeństwie w tym nowym budynku, ale to jest też nepalska uroda. Tutaj młodzież właśnie nepalska przygotowywała cały program i przywitanie. A tu jesteśmy, to jest ten budynek 4 lata temu. A więc 4 lata temu oni nie mieli żadnych pieniędzy na zakończenie budowy. To jest pastor. Pastor Deepak ze swoją żoną, z 2 córkami i synem. Oni tam 20 lat pracują. Słuchajcie, kiedy tam byłem 4 lata temu, to oni mieszkali w takiej szopie. To jest ich dom. Wyobrażacie sobie? Przez 10 lat mieszkali w tej szopie z 5-osobową rodziną. I głosili Ewangelię. Takich pastorów my wspieramy. Obecnie utrzymujemy 60 pastorów, którzy wykonują pracę w Indiach i wasz zbór, zbór Betel także ma w tym wielki udział. Ale stał się cud, bo jego ojciec, to jest ich właśnie górna kondygnacja i dolna tej chatki, tu mieszkała 3 dzieci, a mąż z żoną na dole w jednej takiej kuchence, pokój, kuchnia. Ja tam byłem, piłem herbatę w tej szopie 4 lata temu. A jego ojciec w Orisie jest biznesmenem, który ma wielką korporację budowlaną. I po 20 latach przyjechał zobaczyć się z synem. On nie widział swoich wnuków, bo jest tak zaciętym hinduistą, że kiedy syn przeszedł na chrześcijaństwo, to go wyklął. Powiedział, nie będę miał z nim nic wspólnego. I kiedy przyjechał i zobaczył, jak oni mieszkają, to było w zeszłym roku, to padł na ziemię i płakał przez 30 minut. Był tak poruszony. I on im wybudował ten budynek. Wszystko, 130 tysięcy euro wyłożył, aby to wybudować. Ze swoich pieniędzy zaoszczędzonych wybudował dla syna cały zbór, mieszkanie, miejsce dla sierot. No, przepiękna inwestycja. Tu jest środek. Pastor Abraham powiedział, że jest to jeden z najpiękniejszych budynków, jaki mają w kościele. I to wybudował wyznawca hinduizmu. Poruszony tym, co zobaczył. Bóg dotknął jego serca. Tutaj siedzieliśmy i jedliśmy posiłek. To jest ich salon, taki hall, gdzie gości przyjmują. I tu wokół są plantacje herbaty, a tam są już góry Nepalu. I tutaj jest nabożeństwo. To jest ich sala nabożeństw. I też do południa przyszło bardzo wielu ludzi. Tu dziewczyny miały taki występ, taką dramę przekazywały, uwielbienia. I pastor Abraham, tu jest właśnie pastor Deepak, który go tłumaczy. A mnie tłumaczył pastor Stalin. Tomasz Stalin. I zapytałem, mówię, pastorze Stalin, powiedz mi, czemu ty nazywasz się Stalin? Czy ty wiesz, kto to był Stalin? To były sąsiad zamiedzy naszej.
On mówi, wiem, bo mój tato w West Bengal był głównym promotorem komunizmu. I na cześć Stalina dał mi jego imię. A później ja się nawróciłem i mówi, zmienić imię to nie jest taka prosta sprawa w Indiach. I zostałem pastor Thomas Stalin. A więc bardzo sympatyczny człowiek, który mnie tłumaczył. I tutaj mieliśmy wspaniałe nabożeństwo. To jest miejscowość Siliguri. Także zaprosili wielu hinduistów, którzy przyszli. Wielu z nich, pastor mówi, że 16 osób oddało życie Jezusowi. Przeszło z hinduizmu na chrześcijaństwo na tym nabożeństwie. Wiele świadectw uzdrowień. Nabożeństwo też trwało dosyć długo. Wiele z tych kobiet oddało życie Jezusowi. Miałem okazję im usługiwać, modlić się o nich, radować się z nimi po nabożeństwie. To jest na przykład młodzież z tego zboru, młodzi chłopcy, którzy tam służą, zaangażowani bardzo w służbę. Te kobiety oddały życie Jezusowi. A więc przed kaplicą zrobiłem sobie z nimi zdjęcie. To są nowe osoby, które przyszły z danej prowincji. Przeważnie pracują na plantacjach herbaty. Oddały życie Panu. A to jest pastor właśnie Deepak dzisiaj. Jego syn, który prowadzi uwielbienie. Córki, które śpiewają w zespole. Służą całymi rodzinami. To jest tradycja, że pastorskie rodziny służą Bogu razem. Służą muzyką, głoszeniem słowa, zaangażowaniem w służbę razem. Wspaniała rodzina, wspaniali ludzie. I to jest ich nowe miejsce. To jest ich nowy zbór, który tak naprawdę został otwarty końcem zeszłego roku, o ile dobrze pamiętam, w październiku. A więc są bardzo szczęśliwi, bardzo zadowoleni. Są tak wdzięczni Bogu, że Pan dochował wierności. I choć tak długo czekali, to przyszło. Przyszło to, czego potrzebowali. I z tego miejsca wróciliśmy do New Delhi, aby udać się do Gwalior. Będziemy na konferencji synodalnej Kościoła, a więc tu jest baner, a więc Nowoindyjski Kościół Boży, to jest główna liderska konferencja, czyli prezbiterów okręgowych. I pastor Abraham był organizatorem, dlatego że rozmawiali o budżecie, rozmawiali o wizji, rozmawiali o tym, co chcą osiągnąć w następnych latach. A więc celem numer jeden w tym roku pastor Abraham ogłosił i pastorzy wszyscy podnieśli rękę, to założenie 500 zborów w tym roku. 500 zborów. To jest ich wizja. To wykuwali, o tym mówili całą konferencję. 500 zborów. I jest to osiągalne. Z tego, co dowiedziałem się od pastorów, mówią, że już połowa z tych zborów jest w planach powstania. A mamy dopiero marzec. A więc to są prezbiterzy okręgowi. To są pastorzy, którzy mają pod sobą wielu, wielu pastorów. Którzy pracują w bardzo trudnych rejonach. Czy wiecie? Posłuchajcie mnie. To było niesamowite. Niektórzy z nich jechali na trzydniową konferencję 3 dni pociągiem. 3 dni. Żeby być 3 dni, a później 3 dni wracali. Czyli 3 dni byli na konferencji, a 6 dni w podróży. Takie tam są, bo ich nie stać na samoloty, a więc jeżdżą pociągami. I to są ci pastorzy. To jest nabożeństwo pierwsze w modlitwie, w uwielbieniu. I powiem wam, że tu jeszcze czułem się w miarę dobrze. To była moja usługa na rozpoczęcie. Bo nie posłuchałem tego, co oni mówili na następnych sesjach. Bo kiedy oni zaczęli opowiadać o tym, jak wygląda ich służba i czego doświadczają, to ja powiedziałem, siedząc, jak mi tłumaczyli, powiedziałem sobie, Boże, co ja tutaj robię? To oni mi powinni usługiwać, a nie ja im. Co ja im mam powiedzieć? Kiedy oni takie cuda widzą. Takie rzeczy się dzieją. I tutaj jeszcze pierwsze nabożeństwo było super, mogłem usłużyć, ale później już nie było tak wesoło, ale było dobrze. A więc to są pastorzy z Nepalu, którzy przyjechali, to są pastorzy okręgowi, różnych okręgów w Nepalu. Oni tam mają kilkanaście zborów i oni opowiadają o tym, co się dzieje w ich rejonie. A więc ile powstało zborów, ile cudów. Wiecie, co mnie zaszokowało? Ani razu nikt nie mówił o problemach. Kiedy jedziemy na nasz synod, same problemy i same
trudności, same jakieś rzeczy do zmiany. To się nie podoba, tamto się nie podoba. To by było trzeba zmienić, tamto zmienić, tu prawo poprawić. Oni w ogóle o prawie nie rozmawiali. Oni rozmawiali o tym, co Bóg czyni w ich życiu, w ich służbie, w ich rejonach. Tu są pastorzy z Orisy. No ci to mnie powalili totalnie. A więc oni mają pod sobą setki pastorów. I na przykład ten pastor mówi tak. W tym roku bracia pastorzy, bracie prezbiterze, naczelny, bo Abraham jest liderem całego kościoła. I mówi tak. Doświadczyliśmy, to jest wszystko zapisane w archiwach, ich archiwach Orisy, okręgu. 1500 osób uzdrowionych przez jadowite węże w naszych zborach. 600 osób uzdrowionych z raka. 6 zmartwych wzbudzeń. A ja siedzę i mi kopara opada. 6 zmartwych wzbudzeń. Później był panel dyskusyjny, ja zadałem kilka pytań. Powiem wam o nich. Niesamowity rozwój. Setki, tysiące ludzi nawraca się w Orisie. I Bóg czyni namacalne cuda. Na przykład jeden z nich mówi o swojej prowincji. I mówi, w tej prowincji było około 700 mieszkańców. I była jedna chrześcijanka, 70-letnia siostra. Deptana, opluwana, prześladowana przez miesiące i lata. I pewnego dnia zmarł młody człowiek. 20 lat. Oczywiście wszyscy na nią. Bo wiecie, w tych religiach wschodu jest wiele szamanizmu. Oni we wszystkim widzą duchy, demony i wszystko powodowane jest dzięki duchom. A więc ta kobieta jest sprawczynią zła. Sprawczynią zła. A więc jest prześladowana, jest popychana, jest szkalowana i tak dalej. Wyklinają ją. I lżą jej Jezusa. I ona siedzi biedna, skulona i mówi tak. Panie Jezu, niech mnie przeklinają. Niech plują na mnie. Ale ja nie chcę, aby Twoje imię było lżone. Zrób coś. I nie wie. I ten pastor opowiada, nie wie, co się stało. Po prostu wstała i podeszła do noszy, a chłopak był niesiony na kremację. Musicie wiedzieć, że w Indiach pogrzeb odbywa się w ciągu 24 godzin. Przez spalenie. To jest tradycja hinduska. I nieśli go na marach, na stos, na spalenie. I zatrzymali się, bo spotkali tą kobietę. A ona podeszła i położyła na nim rękę. Kiedy tylko położyła rękę, chłopak siadł na noszach. Przed całą wioską. Wiecie, co się stało? Wszyscy trzymali się za włosy i uciekali. Uciekali. Wszyscy uciekli. Przyszli po 2 godzinach. A ta starsza siostra siedziała z tym młodzieńcem i już modliła się o przyjęcie Jezusa Chrystusa do jego serca. Wszyscy się nawrócili. Cała prowincja, 700 osób nawróciła się, przyjęła Jezusa Chrystusa. Żadnych ceregieli, szopek, programów, fajerwerków. Po prostu jeden Boży cud. Jeden Boży cud. Cała prowincja nawrócona. Niesamowite. Inny opowiedział o ewangelizacji w mieście. Ja wiem, że my jesteśmy bardzo ostrożni i słusznie, ale to, co oni opowiadali, wzbudzało we mnie sensację. Wręcz pytanie, jak takie rzeczy mogą mieć miejsce? Więc opowiada pastor, że organizowali ewangelizację i w mieście chorował człowiek na wrzody żołądka i pękały mu i był w ogromnej agonii. A więc przyprowadzili go w bólu na ewangelizację. Posadzili go z przodu na krześle. Kiedy pastor głosił, przynieśli oliwę, aby modlić się z namaszczeniem o chorych. I mieli butelkę oliwy.
I pytają się, o co się chcesz modlić? A on mówi, brzuch boli, brzuch, wrzody pękają, boli brzuch. A więc wzięli olej i zaczęli lać mu na brzuch. I kiedy wylewali ten olej z butelki, olej zamienił się w krew. Na oczach całego zgromadzenia. I natychmiast ból ustąpił i człowiek został uzdrowiony. Natychmiast. Dlatego, że byli w mieście, zabrali tą butelkę do laboratorium. I następnego dnia lekarz, laborant badał tą butelkę. I kiedy przyszli na drugi dzień, pytają się, jaka jest diagnoza. Czy to jest krew? On mówi tak. W butelce jest krew. Ale nie wiem. Nie wiem, jak to określić. Nie ma żadnej grupy. Nie znalazłem. Nie ma grupy krwi. Takie rzeczy mają miejsce w Indiach. Podczas publicznych nabożeństw. Ten pastor ma 82 lata. Jest prezbiterem okręgowym. Na naszym synodzie ostatnio walczyliśmy z cenzusem wieku. 70 lat na emeryturę, koniec służby. On ma 82 lata i stanął przed pastorami i mówi tak. Bracia pastorzy, mam 82 lata, ale czuję się jak młody facet. Jestem zdrowy i mam pełnię sił. I w ostatnich 2 latach założyłem 16 zborów. Wiecie, ja tak siedzę i mówię, Boże, co ja tu robię? A u nas całe konferencje, zakładania zborów. Ileś tam miast, zakładanie zborów. I ciągle przyjeżdżają i się uczą, jak zakładać zbory. A czy wiecie, że w naszym kraju w ciągu całego minionego roku we wszystkich zborach przybyło 250 osób? Chwała Bogu za 250 osób. Chwała Bogu. A ten starszy pastor założył 16 zborów w ciągu 2 lat. Czasami się zastanawiałem, skąd oni mają tą siłę. Tak jak pastor Abraham, on jest nie do zdarcia. Wiecie, ja nie nadążam. Ja za nim nie nadążam. Ale on non-stop w trasie, non-stop usługuje, non-stop jeździ. I tutaj jesteśmy w tym sierocińcu. Oczywiście wszędzie jest New India, czyli Nowoindyjski Kościół Boży. Otwarcie nowego domu dziecka. To są sieroty, chłopcy, którzy tam mieszkają. Tu jest pastor, który jest gospodarzem tego sierocińca. Opiekuje się sierotami i dziećmi. Oczywiście to są takie tradycyjne przywitania indyjskie. To są żywe kwiaty. Takie wieńce gościom zakładają. Tak jak u nas witają chlebem i solą, to tam witają takimi wieńcami. I tutaj idziemy pod ten budynek z pastorami, aby modlić się o poświęcenie, o otwarcie, o błogosławieństwo. Poproszono mnie o prowadzenie modlitwy, przecięcie wstęgi, otwarcie tablicy pamiątkowej. Ten budynek akurat zafundował lekarz z Australii. A więc to jest indywidualny sponsor, który wybudował ten sierociniec dla sierot w tej miejscowości Gwalior. I miałem przywilej przecinać wstęgę, otwierając drzwi. Później sympatyczne zdjęcie z chłopakami, sierotami, którzy już tam są w tym domu dziecka z pastora Abraham, jego żona Joyce. I wieczorne nabożeństwo, ordynacja na pastorów, 2 młodych ludzi. To jest syn pastora Abrahama, który przejmuje zbór w New Delhi. Obecnie jest pełniący obowiązki pastora zboru w New Delhi. To jest syn pastora Abrahama, Ranjit. Mam nadzieję, że kiedyś z nim przyjedzie do nas. Niesamowity człowiek, muzyk, chwalca, autor pieśni, zdolny, Bogu oddany. I później była ta wieczorna moja posługa i Pan Bóg posłał swój ogień, pobłogosławił. Zapytałem pastora Abrahama, czy mogę zrobić wezwanie, aby modlić się o prezbiterów. On mówi, no wiesz, ci prezbiterzy modlą się o innych, to są prezbiterzy, ale zrób. I zrobiłem wezwanie, wyszło prawie połowa tych prezbiterów. I mówię, muszę wam powiedzieć, że z wielką pokorą i z uniżonym sercem modliłem się o nich i błogosławiłem ich, a oni mnie. To był niesamowity czas. To są ci bracia. A tu jest
najmłodszy z Abrahamów, Daniel, wnuk pastora Abrahama i jego córka Cheryl, to jest syn tej córki, to jest druga córka Roshan, która zajmuje się całą administracją, przedstawia cały projekt administracyjny dla Kościoła. Ona zajmuje się całą administracją 4,5 tysiąca pastorów ma pod sobą administracyjnie. Niesamowicie zdolna dziewczyna, skończyła wysokie studia, ma pokończone, a mimo to pracuje całym sercem w Kościele. Oczywiście Joyce odpowiedzialna za służbę kobiet i służbę modlitwy. Obecnie ma, to jest bardzo ciekawe, 700 grup modlitewnych, które modlą się 24 godziny na dobę w całych Indiach. I zajmuje się także sponsorowaniem wdów po pastorach. A więc ma taką misję, że szuka środków finansowych, aby wspierać wdowy po pastorach. I tam zakończyliśmy wspaniały czas synody i konferencji synodalnej i udaliśmy się do New Delhi, do stolicy i miałem spotkanie z młodzieżą. A więc to jest młodzież, którą zajmuje się pastor Ranjit Abraham. A więc on jest liderem tej grupy młodzieżowej, nie wiem, gdzieś on tu musi być. Gdzieś tam chyba jest między ludźmi. Miałem okazję usługiwać im. Najpierw była grupa domowa, a później mieliśmy spotkanie na otwartym powietrzu z piknikiem, z poczęstunkiem. I tutaj mogliśmy się modlić i rozważać Boże Słowo. Wspaniała młodzież Bogu oddana. Ale to już jest młodzież ze stolicy. Widzicie, oni wyglądają inaczej niż na prowincjach. A więc to jest młodzież studencka. Niektórzy z nich są już lekarzami. Inni studiują medycynę, studiują różnego rodzaju kierunki. Także młodzież taka postępowa ze stolicy. A tu jest właśnie taki wieczór w ogrodzie pod palmami. Tu rosną banany obok, bananowce, drzewa banana. Także mieliśmy nabożeństwo takie dla młodzieży. I w niedzielę ostatnie przed moim powrotem w kościele w New Delhi, a więc tutaj jest pastor Abraham, to jest zbór taki już nowoczesny w mieście, nie taki wiejski, gdzie miałem okazję usługiwać, prężnie działający zbór, rozwijający się na Bożą chwałę. To jest zięć pastora Abrahama, który mnie tłumaczył. I tak zakończyła się moja szósta podróż do Indii. I jestem wdzięczny Bogu za każdy dzień, który tam przeżyliśmy. Siódma jest już zaplanowana, a więc tam planuje się dużo wcześniej do przodu. Pastor Abraham będzie pierwsze dni września w Polsce. W tym roku na jeden weekend chcemy polecieć do Niemiec, aby spotkać się z Polonią, która także go sponsoruje i będzie miał usługi w Wuppertal, w Mannheim i w niemieckim zborze i w polskim. Także już przygotowujemy na jeden weekend, a później cały tydzień będzie u nas. No i mam nadzieję, że do Ustronia zawitamy. Jeśli pastor zaprosi i zgodzi się, będziemy bardzo, bardzo wdzięczni. Znam tą służbę od wewnątrz, a więc możemy być pewni w 100%, że cały nasz sponsoring jest wsparciem dla całej tej misji. Na tej konferencji pastor Abraham zrobił rzecz, która... Właściwie dwie takie rzeczy zrobił, które wycisnęły łzy na moje policzki. Po pierwsze, kiedy stanął i powiedział, że dziś z nim tutaj jest ktoś, kogo nazywa jednym z najlepszych przyjaciół na świecie. I powiedział prezbiterom okręgowym, że mam wielu przyjaciół, łącznie z doktorem Yonggi Cho w Korei. Ale pastor Leszek i Kościół w Polsce to jedni z moich najlepszych przyjaciół. I powiedział tak, Polska i polskie zbory zielonoświątkowe na dzisiaj sponsorują tą misję w Indiach w takich samych kwotach, jak cały Kościół w Anglii. A różnica jest ogromna, bo to do Anglii wyjeżdżają za pracą, nie z Anglii do Polski. A mimo to ofiarność naszych zborów i to, co udało się stworzyć przez te lata, jest ogromnym wsparciem dla jej misji. I druga rzecz, którą zrobił, i będę kończył, pomodlimy się, to stanął przed prezbiterami
którzy mają ogromne potrzeby. Mają niedokończone budynki. Oni potrzebowali w swoje rejony około 600-800 rowerów dla pastorów. Potrzebowali pomocy w sierocińcach, w szkołach, które mają. I przeprosił ich, że przez 3 lata mieli wielkie problemy finansowe, braki. Ofiarność w Ameryce spadła. Zachód, zajęty swoimi problemami, mówi, coraz trudniej zebrać środki. I mówi, miałem w New Delhi ziemię, aby wybudować zbór, bo oni wynajmują obiekt w takim budynku organizacji Młodzież z Misją, Youth with the Mission. A więc tam mają salę, którą wynajmują na niedzielne nabożeństwa. Mają skrzynię na sprzęt, który pakują, rozkładają na każde nabożeństwo, zbierają wszystko. I miałem ziemię, Amerykanie mu kupili ziemię, aby wybudować zbór. Już mieli plany, projekt, wszystko. Ale był taki sprzeciw środowiska w New Delhi, że nie dostali pozwoleń. Kiedy tylko wnosili pisma o pozwolenie, opozycja występowała przeciw i nie życzyła sobie chrześcijańskiego budynku w tym rejonie. I mówi do nich tak. Modliłem się i Pan mi powiedział, że mam tą ziemię sprzedać. I wszystkie pieniądze przywiozłem, aby wam rozdać. Mam całą walizkę pieniędzy. 200 000 dolarów. Tyle kosztowała ta ziemia. I wszystko wam dzisiaj, jutro i w następnym dniu przed wyjazdem do waszych rejonów rozdam na waszą pracę i misję, którą wykonujecie. Oni płakali. Powiedział tak. Przypowieści mówią, że winnice wokół kwitną, ale moja jest w ruinie. To tak jak u nas się mówi, że szewc bez butów chodzi. Mówi, ja nie mam zborów w stolicy, ale wszędzie buduję zbory po całych Indiach. Piękne budynki. Ale mówi, to nic. Pan w swoim czasie nam da. I spieniężył tą ziemię, przekazał. Bo ciekawe, nawet nie miałem aparatu, żeby to sfilmować, czy zdjęcie zrobić, jak ci pastorzy wychodzą z takimi kupami pieniędzy. Ale powiedział im, wszystko musi być rozliczone, rachunkowość bardzo solidnie prowadzą. Mieli zakupić za to prawie 1000 rowerów w swoich rejonach, pobudować budynki, pokończyć rozpoczęte inwestycje, wesprzeć szkoły, wesprzeć sierocińce. A więc niesamowite działanie i niesamowita Boża obecność. Także bardzo wam dziękuję za czas. Chciałem podzielić się z wami tą opowieścią. Podziękować wam przez to, za wasze wsparcie w minionych latach, już począwszy od, już trzeci pastor wspiera misję w Indiach. Rozpoczęliśmy, kiedy pastor Luber był tutaj, później prezbiter Michał co roku przyjmował pastora Abrahama. Teraz Boguś kontynuuje to samo, wasz pastor kochany. I wierzę, że dopóki Pan da nam siły i możliwości i środki, to chcemy to robić, bo naprawdę warto. Bo inwestujemy w ogromną służbę Bożego Królestwa w Indiach. I niech Pan wam to wynagrodzi.